Gdybym był w skórze takiej osoby, która jest tuż przed momentem zakupu Remarkable i wchodzi na stronę Remarkable, spogląda, mówi, o kurczę, to widzę, że, że są dwa urządzenia, że jest Remarkable drugie, Remarkable e, Paper Pro, to które kupić? Bezwzględnie bym kupił wtedy Remarkable Paper Pro. Nie dlatego, że wybór jest banalnie prosty, tylko dlatego, że firma Remarkable ma bardzo przyjazną politykę zwrotów. Tam bodajże 100 dni dają na to, żeby sobie przetestować i obejrzeć. W związku z tym, nie mając żadnego Remarkable, kupiłbym Remarkable Paper Pro i zobaczyłbym, czy mi pasuje. Zobaczyłbym, czy cieszy mnie to, że mogę sobie podkreślać kolorami, że jest tam podświetlenie ekranu. I gdybym stwierdził, że jednak wolałbym zaoszczędzić te kilkaset złotych, to odesłałbym Remarkable Paper Pro i kupiłbym Remarkable 2. Czyli nie mając żadnego urządzenia, nie rozpoczynałbym testowania od Remarkable 2. Ewentualnie bym wrócił do Remarkable 2, gdyby się okazało, że ta dopłata, ta różnica między dwójką a trójką jest kolosalna.